Wojciech pracuje na umowę zlecenie. Nie wie, czy jutro coś zarobi. Żona Barbara szuka pracy, prowadzi dom. Córka Ewa bez szans na etat. Nie wychodzi za mąż, bo narzeczony musi pracować za granicą. Syn Kuba, ambitne plany na przyszłość, ale nie w naszym kraju. Ojciec Wojciecha Władysław. Skończył pracę 6 lat temu. Statystyczny emeryt żyje w Polsce właśnie 6 lat. Mam coś powiedzieć? Nie muszę. Nie potrzebujemy podnoszenia wieku emerytalnego. Potrzebujemy prawdziwej reformy. Nie ma drogi na skróty.